bardzo serdecznie na kolejnym naszym wykładzie dla słuchaczy Płońskiego Uniwersytetu, ale wykładzie troszkę innym, ponieważ tradycyjnie już wykład towarzyszy Festiwalowi Kultury Żydowskiej w mieście Ben-Guriona. O wykładzie ja za chwilę jeszcze powiem, a teraz oddaję głos panu burmistrzowi. Bardzo się cieszę, że państwo jesteście i również się cieszę, że mamy znakomitych wykładowców i że za chwilę rozpoczniemy 6. Festiwal Kultury Żydowskiej w mieście Ben-Guriona razem, wspólnie. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor Marzenka Konicka. Dzień dobry państwu, dziękujemy panu burmistrzowi. Ja w imieniu swoim witam w murach Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku naszych wspaniałych gości. Jeszcze jeden gość za chwilę się z nami połączy, jak już widzieliście państwo. Też nie mogę się tego doczekać. No tak się złożyło, wypadek losowy, że no, główna bohaterka nie mogła z państwem przyjechać, ale mamy cudowne, nowoczesne środki przekazu i sobie z tym poradzimy. Szanowni państwo, życzę wam wspaniałych wrażeń. Teraz później widzimy się na wystawie, za chwilę moja zastępczyni o tym powie i wieczorkiem o 18 na inauguracji, jutro dzień filmowy, w poniedziałek mamy wspaniały koncert Sławy Przybylskiej Janusza Tylmana, mam nadzieję, że również was nie zabraknie. Także miłych wrażeń państwu życzę i jeszcze raz serdecznie z całego serca witam. Proszę państwa. Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice, to jest temat dzisiejszego wykładu, jednocześnie wystawy, która będzie dostępna w sali wystawienniczej. Po dzisiejszym wykładzie będzie otwarcie tej wystawy i zapraszamy oczywiście państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj nietypowo mamy aż trzech wykładowców i dzięki technice, ponieważ pani bohaterka wystawy i jedna z naszych prelegentek, pani Joanna Sobolewska-Pys, nie mogła dzisiaj dotrzeć, ale będziemy się łączyć z nią, to co pani dyrektor zapowiedziała, ale jest mi bardzo miło powitać panią Annę Kołacińską-Gałązkę i pana Jacka Gałązkę. To są nasi dzisiejsi goście. Są to inicjatorzy, autorzy, no i bohaterka wystawy i dzisiejszego wykładu. Dowiedziałam się taką o swoim pochodzeniu i o tym, właściwie to pochodzenie było drugorzędne. Najważniejsze było to, że nie jestem córką moich rodziców i powiedziała mi to moja mama, właściwie można powiedzieć, że na łożu śmierci, mówiąc trochę patetycznie, ale było tak dosłownie. I jakoś tak mi dała do zrozumienia, że, znaczy ja zrozumiałam, że nie jestem córką taty, tylko jestem córką mamy. Państwo, bardzo, bardzo serdecznie z całego serca witamy w ten piękny, no może na dworze nie jest pięknie, ale u nas na pewno będzie magicznie, ten wieczór. Chciałabym w imieniu organizatorów Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku oraz burmistrza miasta Płońska, pana Andrzeja Pietrasika, przywitać państwa na 6. Festiwalu Kultury Żydowskiej w mieście Ben-Guriona. Bardzo serdecznie wszystkich witam.
Pana burmistrza z nami chwilowo nie ma, dojedzie do nas, ale jest z nami pani wiceburmistrz miasta Płońska, pani Teresa Kozera, którą bardzo serdecznie teraz zapraszam do siebie na scenę, która będzie mi towarzyszyć przez chwilę w mini części oficjalnej, zanim się rozpocznie właściwa część rozrywkowa, rozpoczynająca nasz festiwal. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w imieniu pana burmistrza, który jest w podróży i dotrze do nas wkrótce. Jest mi niezmiernie miło przywitać wszystkich zaproszonych gości, którzy przybyli na naszą dzisiejszą uroczystość, na rozpoczęcie Festiwalu Kultury Żydowskiej w naszym mieście. Szósty Festiwal Kultury Żydowskiej w mieście Ben Guriona uważamy za otwarty.
Minuty Nadziei w wykonaniu Sławy Przybylskiej i Janusza Tylmana. Witamy Państwa bardzo serdecznie i bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zaproszeni i możemy wziąć udział w festiwalu, bardzo ważnym, Festiwal Żydowski w mieście Ben-Guriona. To dla nas zaszczyt i wielka przyjemność. Prosiłem Panią o piosenkę na bis i będzie to, pamiętasz, była jesień. Dziękuję. Chciałam Panu wręczyć pieśni żydowskie w moim wykonaniu. Bardzo dziękuję. Wprawdzie chciałam zaśpiewać następne przesłanie poza radością jeszcze. Pokój, pokój na świecie, pokój ducha, pokój dla wszystkich. Heaven Shalom, no może jeszcze Heaven Shalom mam potem, tak? Heaven Shalom, Aleichem. Heaven Shalom, Aleichem. Heaven Shalom, Aleichem. Heaven Shalom, 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 Aleichem. Heaven Shalom, Aleichem. Heaven Shalom, Aleichem. Heaven Shalom, Aleichem. Heaven Shalom, 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 Aleichem. Heaven Shalom, Aleichem. Heaven Shalom, Aleichem. Heaven Shalom. To było ekstra, a teraz na prośbę pana burmistrza, no będzie to z innej parafii troszkę,
Czyli pamiętasz, była jesień. Pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem. Dawał klucz tak. Na schodach niecierpliwie całowałeś, pokryjomu moje włosy. Tych mieści było, czy twych pieszczot miły, dzisiaj nie wiem już. Odszedłaś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy, pożegnania czas już przekroczył. Próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. Pan burmistrz prosi, żeby od początku jeszcze cały koncert zrobić. Albo jedną piosenkę. Albo jedną piosenkę. Tę, którą wszyscy znają. Wszyscy znają, pamiętają. No właśnie. Jaką piosenkę? Czy Słodkie Fiołki będzie pan śpiewał? Będzie pan śpiewał Słodkie Fiołki. Tak? Albo może wspomnienie. Którą? Słodkie Fiołki. Słodkie Fiołki? Tam są chyba. Proszę państwa, ja... Tego nie było. Państwo zaśpiewają ze mną. Pani też. Pani śpiewa. Tak? Tak? No dobrze. Ja chciałam usłyszeć, jak pan śpiewa. Dobrze, ale to lepiej nie, bo będzie tak ciężko. Ja tak czasowo bardzo śpiewam. Słodkie fiołki, słodkie różyńskie róże, calutkie wzgórze od stóp. Ten lasek liściasty, gdzie spotkać się z nim? Wybiegła mnie miłka, wiosenna się snuła wśród grabków zwyczajnych jak dym. I muszki bzykały, rozkwitły, jest ziemia za bardzo wilgotna dziś nam, by siąść, złożyć główkę na twoim ramieniu. Lecz wiesz, ja na tym się znam, to zmieni się wkrótce, lecz zanim się słodkie fioki, słodsze niż wszystkie róże, calutkie wzgórze od stóp do głów, zmieniło się w słodki bukiecik. Nie wzdychaj, najdroższy zadzionek lub trzy, zakwitną tużyce, uspiewnik różowy i jaskier kosmaty i szczyr, jak roku wiosenny. Niewolna marzatka, ni bluzka ni zerwa kłosowa, ni leśny sałatny, ni żonkiel zwyczajny, ni chmiel. Nie dają nam tyle, co fiołki, wiola, fiołki. Liściasty, gdzie wiosną się z nim spotkałam i gdzie mnie całować próbował. Zamienił się w gąszcz, w dyskretny raj, w którym komary, niestety komary chmurami i jak o losie mój twardy, jak czosnek niedźwiedzi, skąd nastrój intymny, gdy tną przez płótno żaglowe i przez te
wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję przede wszystkim pracownikom Miejskiego Centrum Kultury na ręce pani Marzenki, dyrektor pani Marzenki Kunickiej. Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu, którzy się włączali w tę organizację. Pani Ania Piekarczyk ze swoim wydziałem i pani burmistrz Teresa Kozera, która jak zwykle odpowiada za sprawy związane z kulturą. Taki mamy zakres obowiązków. Dziękuję szkołom dzisiaj. To pięknie, jak idą dyrektorzy szkół z młodzieżą. Są na takich uroczystościach i z naszych szkół podstawowych, i również ze szkół powiatowych. I dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w 6. Festiwalu Kultury Żydowskiej w mieście Ben-Guriona. Do zobaczenia za rok. Dziękujemy bardzo. Myślę, że dla tego finału było warto przyjść dzisiaj. Dziękuję bardzo.